Los Angeles. Została zastrzelona we śnie z bliskiej odległości. Nie broniła się, nie spodziewała się ataku. Dziwne okoliczności alarmują śledczych. Po co ktoś miałby opuścić dom o drugiej w nocy? Czy detektywi odkryją prawdę w pajęczynie kłamstw? Czasem trzeba myśleć jak przestępca. Historie kryminalne. Garden Grove, Kalifornia, 50 km od Los Angeles. O 3:26 w nocy policjanci otrzymują wezwanie z bogatej dzielnicy. Doniesienie o strzałach przy Ocean Breeze. Przyjąłem? Policjant Darrell Halligan jedzie do domu Davida Browna, którego żona, 23-letnia Linda Brown, została postrzelona. Na miejscu zauważyłem, że w salonie paliły się światła. Przez zasłony dostrzegłem sylwetkę osoby kręcącej się po pokoju. Podszedłem do drzwi. Otworzył je David Brown. Poprosił, abym wszedł do środka. David Brown otworzył drzwi i zaprosił mnie do środka. 32-letni David Brown był milionerem, który dorobił się na komputerach. Mieszkał z piątą już żoną Lindą i 14-letnią córką Cinnamon. Nie wiedział, czy jego żona żyje. Halligan wszedł do sypialni. W domu było ciemno. Wyciągnąłem latarkę, oświetliłem wnętrze pokoju. W łóżku leżała kobieta, miała zakrwawioną pierś. Linda Brown została postrzelona we śnie, z bliskiej odległości. Na podłodze zobaczyłem rewolwer kalibru 9 mm. Gdzie czaił się zabójca? Halligan przeszukał dom. Wszedłem do sąsiedniej łazienki, gdzie ktoś mógł się schować. Zajrzałem do garderoby, ale nikogo tam nie było. Wezwałem karetkę, bo Linda Brown wciąż żyła. Potrzebowała pomocy. Rany okazały się śmiertelne. Linda nie dożyła poranka. Policjanci byli zdezorientowani. Nie znaleziono śladów włamania ani innych tropów. Kto zabił Lindę Brown? Detektyw Fred McLean oraz sierżant Steve Sanders przesłuchali Davida Browna i Patty Bailey, siostrę Lindy, która mieszkała w tym samym domu. Co się stało tamtej nocy? David powiedział, że pokłócił się z żoną, a potem się z nią pogodził i poszedł do łóżka. Ale był tak zdenerwowany, że nie mógł zasnąć. O 2:00 w nocy postanowił przejechać się samochodem dla uspokojenia. David pojechał do restauracji, ale nic nie zamówił. Po powrocie do domu zobaczył płaczącą Patty. Oskarżała Cinnamon. Z jej zeznań wynikało, że Cinnamon weszła do jej sypialni, strzeliła jej nad głową, zniknęła za drzwiami, po czym rozległy się dwa kolejne strzały. David i Patty twierdzili, że Cinnamon miała skłonności samobójcze. Trzeba przyznać, że to była dziwna rodzina. David ożenił się z kobietą młodszą o 11 lat. Patty to młodsza siostra Lindy, bardzo do niej podobna. Cinnamon, córka Davida z poprzedniego małżeństwa, miała 14 lat. David Brown twierdził, że Cinnamon i Linda nie znosiły siebie nawzajem i to Cinnamon mogła zastrzelić jego żonę. Co się stało z Cinnamon?
Policja przeczesywała dzielnicę, tropiąc dziewczynę. Posiadłość została przeszukana, ale na wszelki wypadek poszedłem zerknąć do psiej budy. Zaglądaliśmy pod krzaki, gdy nagle usłyszałem głos detektywa McLeana. Cinnamon, wyłaź. Nastolatka siedziała w większej budzie. Trzymała przy sobie kawałek kartonu z różowymi prążkami. To był jej list samobójczy. Napisała: Boże, wybacz. Nie chciałam jej skrzywdzić. Była ubrudzona wymiocinami zawierającymi jakieś pigułki. Cinnamon nie czuła się dobrze. Najwyraźniej po zabójstwie targnęła się na swoje życie. W pralni znaleźliśmy 3 puste fiolki z lekami dostępnymi na receptę. To była śmiertelna dawka. Zażycie środków farmakologicznych potwierdzało opinię o skłonnościach samobójczych. Sprawa wydawała się oczywista. Pojawiły się jednak pierwsze wątpliwości. David prosił Patty o odnalezienie córki. Sam nie wyszedł nawet na podwórko. Zachowywał się dziwacznie. Od początku mu nie ufałem. Nie mogłem uwierzyć, że mąż, który podobno tak bardzo kochał żonę, nie wszedł nawet do sypialni, aby sprawdzić, czy jego ukochana przeżyła postrzał. Coś tu nie pasowało. Policjanci aresztowali Cinnamon i zabrali ją na posterunek. Spytałem, czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Przytaknęła. Dlaczego? Bo skrzywdziłam Lindę. Co to była za krzywda? A ona, strzeliłam do niej. Wtedy Cinnamon straciła przytomność. Z powodu przedawkowania leków 14-letnia Cinnamon Brown trafiła do szpitala. Oskarżono ją o zabójstwo z premedytacją macochy Lindy Brown. Sprawą zajął się prokurator okręgowy Michael McGuire. Czternastolatka zastrzeliła 22-letnią macochę. Co tam się działo? Jak wyglądało życie z ojcem, jego 22-letnią żoną i ni to 17-letnią ciocią, ni to siostrą? To nie była zwyczajna rodzina. Cinnamon nigdy nie była notowana. Nie popełniła żadnego przestępstwa. Dlaczego zamordowała macochę? Co ciekawe, wszyscy obwiniali Cinnamon. Czy ktoś jeszcze był zamieszany w zabójstwo? Materiał dowodowy był jednoznaczny. Przyznanie się do winy. List pożegnalny. Czy napisała go sama? Poproszono o pomoc grafologa. Trzymała list w rękach. To było jej pismo, duże, charakterystyczne litery. Nie mieliśmy wątpliwości. Co nie znaczyło, że pociągnęła za spust. Detektywi sprawdzili, czy na jej rękach pozostały resztki prochu. To była ślepa uliczka. Cinnamon straciła przytomność, leżąc w wymiocinach, które zanieczyściły jej ręce. Testy niczego nie wykazały. Na broni nie odnaleziono odcisków palców, co nie spodobało się McLeanowi. Czy zdoła zmusić Cinnamon do zeznań? Gdy mogłem ponownie przesłuchać Cinnamon, niczego już nie pamiętała. Doznała amnezji. Kiedy skontaktowałem się z innymi potencjalnymi świadkami, okazało się, że Patty i David mnie ubiegli. Sugerowali znajomym, co mają mówić o Cinnamon. Zrozumiałem, że David manipulował świadkami. Amnezja córki też mogła być jego pomysłem. Patty i David przeszkadzali w śledztwie.
Wtedy do zespołu dołączył detektyw Jay Newell. Potrzebowaliśmy świadków, których zeznania wzmocniłyby materiał dowodowy. Rozmawiałem kilkakrotnie z Patty Bailey, która widziała Cinnamon w drzwiach z rewolwerem w dłoni. Ten opis stanowił ważny dowód. Cinnamon z całą pewnością pociągnęła za spust. Ale dlaczego to zrobiła? David dostarczył im motyw. Twierdził, że Cinnamon była skonfliktowana z Lindą. Materiał dowodowy jednoznacznie świadczył o winie córki Davida. List pożegnalny, zeznanie przed detektywem. To ona strzeliła do Lindy i być może działała w pojedynkę. Po tygodniu Cinnamon trafiła do aresztu. David zatrudnił do obrony córki najlepszego prawnika, który stwierdził, że Cinnamon była niepoczytalna. Wniesienie o tymczasową niepoczytalność oznaczało uznanie, także przez obronę, że to Cinnamon pociągnęła za spust. To ona zamordowała Lindę. Tylko, że Cinnamon nie była szalona, a w liście prosiła o wybaczenie. Wiedziała, że popełniła przestępstwo. Detektywi mieli świadomość swojej niepełnej wiedzy dotyczącej okoliczności zbrodni. Wtedy prokurator przygotowujący akt oskarżenia otrzymał od sędziego złą wiadomość. Sąd odrzucił przyznanie się do winy i zeznanie złożone tuż po zatrzymaniu, bo Cinnamon znajdowała się wtedy pod wpływem leków. To był poważny cios. Mimo to nie zamierzaliśmy się poddawać. Detektywi wrócili do punktu wyjścia. Musieli znaleźć dowody świadczące o winie Cinnamon. Newell sprawdził jej kartę medyczną i odkrył zapis rozmowy z pewnym stażystą. Zauważyłem wzmiankę o zabójstwie, jego opis. Wyznała, jak popełniła zbrodnię, jak zabiła macochę, ile razy strzeliła i dlaczego. Rzadko zdarza się, by takie informacje znajdowały się w raporcie lekarskim. Cinnamon z własnej woli wyznała zbrodnię starzyście. Nie znajdowała się wtedy pod wpływem leków, więc zeznanie liczyło się w sądzie. Student nie był naszym agentem, tylko nas poinformował. Zyskaliśmy idealny materiał dowodowy. Sprawa o morderstwo Lindy Brown toczyła się w sądzie okręgowym hrabstwa Orange. Wkrótce okazało się, że Patty Bailey zmieniła zeznanie. Zupełnie nas zaskoczyła podczas rozprawy, opowiadając całkowicie inną historię. Nie pamiętała już widoku Cinnamon z rewolwerem w drzwiach, ale widziała czyjąś sylwetkę i nie była pewna, czy to Cinnamon. Wytrącono nam z ręki kolejny dowód. Pojawiło się pytanie, co się stało z ojcem Cinnamon? Odmówił składania zeznań, nawet nie pojawił się w sądzie. Ani razu nie wszedł na salę rozpraw, co mnie zaskoczyło. Jay Newell bezskutecznie próbował wezwać go do stawienia się w sądzie. Unikał mnie przez cały proces. Jego nieobecność na rozprawie nieletniej córki była podejrzana. Rozmawiałem z obrońcą i on też nie wiedział, gdzie podziewał się David Brown, przed czym się chował. Wiem, że stracił żonę, lecz nieobecność w sądzie wydawała się co najmniej dziwna. W Kalifornii w sprawach nieletnich orzeka sam sędzia bez przysięgłych. Zapadł wyrok. Winna zabójstwa z premedytacją. Skazana na 25 lat więzienia. Sprawę zamknięto, choć pozostały pewne wątpliwości.
Czy 14-letnia dziewczyna mogła zaplanować morderstwo bez niczyjej pomocy? Z tak słabym motywem? Skazano tylko Cinnamon, ale o współudział podejrzewaliśmy Davida Browna. Nie mieliśmy żadnych dowodów świadczących o winie innych osób. Kierowały nami podejrzenia, ale przeczucia w sądzie to za mało. Nie mieliśmy pojęcia o całokształcie stosunków między Patty, Lindą, Davidem i Cinnamon. A nie byliśmy w stanie zgłębić sprawy. Potrzebowaliśmy więcej dowodów. Newell i McLean nie wyzbyli się podejrzeń. Cinnamon ukrywała coś przed nimi. Ale co i dlaczego? Cinnamon była kluczem do rozwiązania tajemnicy morderstwa. Musieliśmy skłonić ją do zeznań. Newell nie potrafiła zapomnieć o sprawie. W wolnym czasie śledziła Davida Browna. Okazało się, że po śmierci żony całkowicie zmienił styl życia. Przeprowadził się do większego, znacznie droższego domu od nieruchomości w Garden Grove. Kręciłem się po okolicy, po Anaheim Hills. Obserwowałem, co robił, z kim się zadawał. Nie zachowywał się jak mężczyzna w żałobie, który właśnie stracił żonę. Dlaczego Patty nadal z nim mieszkała? Newell poprosił detektywa McLeana, by sprawdził, czy David nie zyskał na śmierci żony. Jay wspomniał o ubezpieczeniu. Dzięki rozmowom z jego krewnymi i znajomymi odkryłem, że David oszukiwał towarzystwo ubezpieczeniowe. Śledczy odkrywali coraz to nowe brudy. Okazało się, że Linda była ubezpieczona na wysoką kwotę. Skontaktowałem się z różnymi towarzystwami i wyszło na jaw, że polisa Lindy, gospodyni domowej, opiewa na kwotę 1 200 000 dolarów. David otrzymał z tego ponad 800 tysięcy, a mówił mi, że nie miała ubezpieczenia. Detektywi przyłapali Davida na kłamstwie. Newell częściej podjeżdżał nocą pod dom podejrzanego. Doznał szoku, bo polisa mogła być nie jedynym motywem. Po jakimś czasie wyszło na jaw, że Patty zaszła w ciążę. Nosiła odpowiednie ubrania. 16 miesięcy po śmierci Lindy, 35-letni David ożenił się w Las Vegas z 18-letnią Patty. Widziałem odpis aktu małżeństwa Davida Browna oraz Patty Bailey. Chciwość żądza morderstwo. Newell zgłosił wniosek o wznowienie sprawy. Musieliśmy przyjąć odpowiednią taktykę. Postanowiliśmy powiedzieć Cinnamon o obecnym życiu ojca. Cinnamon miała 18 lat. Czekały ją lata więzienia, a zawiodła się na ojcu. Wcześniej sądziła, że był zupełnie inny. Przebywała za kratkami. Myślała o wystawnym życiu swojego ojca, że coraz rzadziej ją odwiedza. Usłyszała plotki o jego związku z Patty. Wiedziała, że czerpie z życia pełnymi garściami. Wtedy smutek ustąpił miejsca złości. 3 lata po ogłoszeniu wyroku Cinnamon zadzwoniła do Newella. Byłem w szoku. Od razu rozpoznałem delikatny głosik, którego dawno nie słyszałem. Powiedziała: Pani Newell, chcę porozmawiać o zabójstwie Lindy. Nie działałam sama. Pojechaliśmy do niej. Opowiedziała nam swoją wersję wydarzeń, jak razem z Patty i Davidem od dłuższego czasu planowali zabójstwo Lindy.
David Brown przekonał Patty i Cinnamon, że Linda i jej brat chcą go zamordować, aby przejąć jego firmę. Tamtej nocy David obudził Patty i Cinnamon. Powiedział, że nadszedł czas. Dał swoje leki Cinnamon. Połknęła je. Taka dawka mogłaby powalić konia. David przekonał córkę, że leki jej nie zaszkodzą. Po pół godzinie Cinnamon weszła do sypialni Lindy, przyłożyła poduszkę do jej piersi i pociągnęła za spust. Po oddaniu strzału kurek wkręcił się w poduszkę. Linda zaczęła rzęzić. Cinnamon słaniała się na nogach, pobiegła do Patty i powiedziała jej, że broń się zacięła. Patty próbowała naprawić rewolwer, który w pewnym momencie wystrzelił. Kula przeszła przez ścianę. Patty dodała, ona wciąż żyje, musisz to dokończyć. Poleciła jej wrócić do sypialni siostry. Padł kolejny strzał. Cinnamon opuściła broń, wzięła list pożegnalny, który napisała wraz z ojcem, wczołgała się do budy i czekała na przyjazd policji. W końcu poczuła mdłości i zwymiotowała. Zeznania Cinnamon złożone po 3 latach śledztwa stanowiły brakujący element układanki. Prokuratura mogła wreszcie wznowić sprawę. Trzy lata po wyroku Cinnamon Brown przyznała, że miała wspólników. Zastępca prokuratora okręgowego Jeff Robinson wierzył, że David Brown zaplanował zabójstwo, a Patty Brown była jego wspólniczką. Potrzebowaliśmy zeznań Davida i Patty Brownów, potwierdzających wersję Cinnamon. Prokurator przekonał Cinnamon, aby przed spotkaniem z ojcem założyła ukryty mikrofon. Kazaliśmy jej przyprzeć ojca do ściany, powiedzieć mu o długim wyroku i spytać, dlaczego tak się stało. Mówiłeś, że nie chciałeś narażać mnie ani Patty. To prawda. A mimo to prosiłeś, abym napisała list. Dlaczego? Nie pamiętam. Zrobiłaś to, bo mnie kochałaś. Ja też cię kocham. David starał się przekonać córkę, że była niepoczytelna i nie wie, o czym mówi. Że nie planowali zabójstwa i nie miał z tym nic wspólnego. Dodawał, wiem, że nie ty strzelałaś, ale to Patty zabiła Lindę. Detektywi nie spodziewali się, że David jest aż tak bezwzględny. Robinson, Newell, McLean i Sanders spotkali się, aby wspólnie odczytać pierwsze zeznania Davida i Patty. Patty powiedziała, że Cinnamon pojawiła się w drzwiach, strzeliła raz w ścianę, czym zastraszyła Patty. Potem usłyszała 2 kolejne strzały, ale nie sprawdziła, co się stało. I dała idealne alibi Davidowi. Wymyślił sobie alibi. O 2 w nocy wyszedł z domu. Był na tyle naiwny, że sposób, w jaki próbował wyplątać się od zarzutów współudziału w morderstwie, stał się ważnym dowodem przeciwko niemu. Po co ktoś miałby opuścić dom o 2 w nocy? Może dla uzyskania alibi. Na celowniku śledczych znalazła się Patty. Potrzebowaliśmy jeszcze jednego spotkania z udziałem Patty. Mieliśmy nadzieję, że przyzna się do winy, a David też coś powie.
Cinnamon poprosiła ojca, by odwiedził ją wraz z Patty. Detektywi przygotowali dziewczynę do wizyty, przekazali jej listę pytań. Dlaczego do tego doszło? Kto co zrobił? Po co to wszystko było? Cinnamon miała spytać: tato, czemu musieliśmy ją zabić? Alan i Linda chcieli się mnie pozbyć. Wiesz, że Linda brała narkotyki? Pierwsze słyszę. David powtarzał, że Linda uzależniła się od narkotyków. Poznała członków mafii, a gangsterzy próbowali przejąć jego firmę. Linda należała do mafii? Prawdopodobnie wraz z Alanem. Kazano im mnie zabić. Firma przeszłaby we władanie mafii. Patty, dlaczego właściwie to zrobiłyśmy? Bo oboje chcieli pozbyć się twojego ojca, a ty postanowiłaś go ratować. Powiedział, ty i Patty zdecydowałyście się mnie chronić. Jestem twoim ojcem, polowali na mnie. O to chodziło? O nic więcej? Tylko i wyłącznie o to. Nie mogłem uwierzyć. Ten człowiek manipulował swoją córką. Próbował zrzucić na nią winę. Prokuratura postanowiła postawić Davidowi i Patty zarzuty współudziału w zabójstwie z premedytacją. Policjanci ruszyli do domu Davida. Dowiedział się, że jest aresztowany pod zarzutem zabójstwa Lindy Brown. Nie wydawał się specjalnie zdziwiony. Brak dowodów rzeczowych oznaczał, że David mógł się wybronić. Czy śledczy mieli szansę go przechytrzyć? Nie przejmował się, był spokojny. Siedział i popijał drogą wodę mineralną. Wtedy pokazałem mu zdjęcia wykonane podczas rozmowy z Cinnamon. Mam fotografie przedstawiające pana i pańską córkę Cinnamon Brown. Dysponujemy nie tylko zdjęciami, ale i zapisem dźwiękowym oraz transkrypcją rozmowy. Obraz jest wart 1000 słów. Widok zdjęć wstrząsnął Brownem. Uświadomił sobie, że rozmowa była ukartowana i wpadł w pułapkę. Przesłuchując go, zostawiłem mu otwartą furtkę. Powiedziałem, rozmawiamy już 3 godziny i wiem, że to nie pan strzelał. Ale chyba może mi pan wskazać osobę, która to zrobiła. Usłyszałem to, Patty zamordowała Lindę. W ciągu kilku miesięcy przed tym zdarzeniem Patty wielokrotnie powtarzała, że musi mnie chronić, bo jestem dla niej zbyt ważny. Kochała mnie. Nie chciała, aby ktoś mnie skrzywdził. Zrobiłaby wszystko, aby zapewnić mi bezpieczeństwo. Gdy tylko zaczął tracić grunt pod nogami, od razu obciążył Patty. Teraz Cinnamon była niewinna. Powiedział nam, że boi się Patty, bo nie zna dnia ani godziny, bo to wcielona diablica. Poza tym Patty zaplanowała całą zbrodnię i pociągnęła za spust. Boję się. Czy zapewnicie mi ochronę? Przed kim? Przed Patty. Dlaczego przed nią? Bo jest niebezpieczna. Dlatego wcześniej nie wyrzuciłem jej z domu. Przeraża mnie. Wreszcie pan to z siebie wyrzucił. Proszę jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kto pana zdaniem zabił Lindę? Patty bez cienia wątpliwości. David pragnął wyjść z sytuacji obronną ręką, czyli zrzucić winę na kogoś innego. To było oczywiste. Sądził, że znów wywinie się od wyroku. Our main
Brown nie przekonał detektywów, którzy uznali go za manipulanta. Już wkrótce stanął z nim twarzą w twarz w sądzie. David przygotował się na to, planując kolejną zbrodnię. David Brown i Patty Bailey Brown zostali oskarżeni o zabójstwo. Czy Patty zdecyduje się zeznawać przeciwko mężowi? Przesłuchiwanie Patty prowadziło donikąd. Była naprawdę nieugięta. Miała osobowość zatwardziałego kryminalisty. Myślałem, że się załamie, kiedy powiedziałem, iż David twierdzi, że to ona strzelała. Spojrzała z marsową miną, mówiąc: dlaczego miałabym coś takiego powiedzieć? To bzdura. Zdarza się, że musimy się zniżyć do poziomu kryminalisty. Czasem trzeba myśleć jak przestępca, aby w końcu go złamać. Patty wysłuchała taśm z nagraniem rozmowy prowadzonej z Cinnamon oraz zeznaniem Davida. Kto pana zdaniem zabił Lindę? Patty, bez cienia wątpliwości. Pokazaliśmy Patty: zobacz, zwalił winę na ciebie. Bez mrugnięcia okiem obciążył cię zabójstwem. Po usłyszeniu oświadczenia Davida, Patty zmieniła swoją wersję wydarzeń, potwierdzając zeznania Cinnamon. Zgodziła się też wystąpić jako świadek oskarżenia. Prokuratura odniosła wielki sukces, wysiłek się opłacił. David Brown też nie próżnował. Zlecił popełnienie kolejnej szokującej zbrodni. Pewien informator z aresztu doniósł służbie więziennej, że słyszał kilka ciekawych rozmów między Davidem Brownem a Richardem Steinhardtem. Steinhardt odbywał karę pozbawienia wolności w tym samym więzieniu co David Brown. Brown zlecił mu zabójstwo mnie i detektywa Newella. Chciał wyeliminować kluczowe osoby i uniknąć skazania za zamordowanie żony. Ofiarą zabójcy oprócz Robinsona i Newella miała paść także Patty, żona Browna, będąca świadkiem koronnym. Śledczy wykorzystali spisek, by wykazać ławie przysięgłych, jak bezwzględny był David Brown. Dowiedziałem się, że David Brown wynajął Richarda Steinharta, żeby zabił Jeffa Robinsona oraz mnie. Postanowiliśmy to spożytkować, aby ukazać Browna w prawdziwym świetle. Brakowało im jednak mocnego dowodu. Ale od czego są prowokacje? Zwróciliśmy się do Richarda Steinharta, który wiedział, że w tej sytuacji opłaca mu się pójść na współpracę. Założyliśmy mu mikrofon i zaaranżowaliśmy kilka przypadkowych spotkań z Brownem w areszcie. Mam ich sprzątnąć pojedynczo czy obu naraz? Jak ci będzie wygodnie? Wiem, co trzeba zrobić. Jestem na to zdecydowany. Mam ich zabić? Nie zmienisz zdania, jak ich wykończę? Znasz moją sytuację. Oni albo ja. Do detektywów dotarło, że nagranie nie dowodziło, iż David naprawdę planował zabójstwo. Musieliśmy wykazać, że to nie był żart, aby później nie okazało się, że nie mówił tego serio. Żądają 20 tysięcy. 10 kawałków z góry. Kto mi je da? Twój brat? David poprosił brata Toma Browna, by ten przekazał Richardowi $22,000 na broń i bilety lotnicze. Potem ustalono datę i godzinę zabójstwa. Detektywi drobiazgowo przygotowali prowokację. Sukces akcji zależał od umiejętności Steinharta. Richard Steinhardt okazał się świetnym aktorem.
Rozmawiając z Brownem, był podniecony. Próbował złapać oddech. Powiedział, po sprawie wykończę obu. Wpakowałem kulę w głowę Robinsona. Sprzątnąłem ich. Super. Poszło jak z płatka, piw-paw. Utłukłem obu. Strzelałem im w potylicę, już ich nie ma. Dysponowaliśmy dowodami wykazującymi, że David Brown pragnął nas zabić i sądził, że mu się udało. Na wszelki wypadek nasz zespół poinformował prawników Browna, że zostałem zabity. Jay Newell także. Nie było wątpliwości, że to Brown zaplanował zbrodnię, a nasza śmierć go cieszyła. Momentem przełomowym w procesie były zeznania Cinnamon i Patty. Obie kobiety kochały niegdyś Davida Browna, a później zrozumiały, że je wykorzystał. Kto myślał o jej zabójstwie? Ojciec, ja i Patty. Co mówił pani ojciec? Że to musi być któraś z nas. Czy wyjaśnił dlaczego? Bo on nie potrafił zabić. Opowiedziała, jak miesiącami planowali morderstwo. David wciąż przekonywał Cinnamon i Patty, że Linda chce go zamordować. Ma powiązania z mafią i bierze narkotyki, dlatego postanowiła przejąć jego firmę. I że dziewczyny muszą ją powstrzymać. Jeśli naprawdę go kochają, niech ją zabiją. W pewnym momencie Cinnamon uświadomiła sobie wszystkie szczegóły planu ojca. Dopiero na sali sądowej, gdy odpowiadała na pytania obrony i prokuratury, pojęła, że powinna umrzeć z przedawkowania. Odnaleziono ją w budzie dla psa. Wcześniej połknęła śmiertelną dawkę leków. Gdyby bieg wydarzeń potoczył się zgodnie z wolą Davida, miałby zabitą żonę, $1,000,000 odszkodowania, nową żonę i martwą główną podejrzaną o dokonanie zabójstwa. Na szczęście organizm Cinnamon odrzucił leki. Dziewczyna zwymiotowała, ratując życie. Patty złożyła równie zatrważające zeznanie. Wyjawiła całą prawdę o swoich stosunkach z Davidem. Czy między panią i Davidem Brownem doszło do kontaktów seksualnych przed przeprowadzką do niego? Tak. Ile miała pani lat? 11. Davida pociągały młode, wrażliwe dziewczyny, które z kolei widziały w nim szansę na lepsze życie. W chwili ślubu Linda Bailey była nastolatką. Molestował Patty od 11 roku życia. Poślubił ją w 7 lat później. Patty, zanim poznała Davida, miała spore problemy. Potem było jeszcze gorzej, choć o tym nie wiedziała. David Brown skradł jej dzieciństwo, a także dzieciństwo własnej córki. Chcieliśmy uświadomić ławie przysięgłych, że Cinnamon padła ofiarą ojca. Stosunki rodzinne Browna można określić jako patologiczne. Ojciec okłamywał córkę, była manipulowana. David Brown zrujnował jej życie. Przysięgli wyszli debatować nad wyrokiem. Oskarżyciele czekali na werdykt podsumowujący 3 lata pracy. Sąd uznał Davida Browna za winnego zabójstwa z premedytacją oraz przygotowania do popełnienia zabójstwa. Sędzia podsumował Browna. Jest pan strasznym człowiekiem. Nakłonił pan córkę, aby zabiła pańską żonę. I zmusił pan do udziału w zbrodni także szwagierkę. Charles Manson wydaje się przy panu nieszkodliwym opryszkiem.
David Brown został skazany na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Detektywi nawet po 20 latach pamiętają szczegóły tej sprawy. Nie ma gorszej zbrodni od zmuszenia własnego dziecka do zabójstwa. Morderstwa z zimną krwią dla pieniędzy. Przyznam, że David Brown był konsekwentny. Tchórz i manipulator od początku do końca. David Brown odbywa karę w więzieniu stanowym Corcoran wraz z Charlesem Mansonem i Sirhanem Sirhanem. Patty Bailey do 25 roku życia przebywała w zakładzie karnym dla młodocianych. Cinnamon Brown wyszła na wolność w wieku 21 lat. Założyła rodzinę, ma dzieci.